Witam was, jestem Repuzo, to jest kolejny odcinek z Age of Civilizations 2 i w sumie nie wiem czy ostatni, możliwe, że tak, ale możliwe, że nie. To jeszcze zobaczę, zależy od mojego humoru, dowiecie się na koniec odcinka, ha, czy to jest ostatni, czy nie. Więc tak, obecnie podejmujemy wojnę sobie Węgrom. Zmusiłem, raczej przekonałem to państwo, żeby, no, handlowo przekonałem to państwo, że zaatakowało Węgrów, by trochę tam ich odciążyć z drugiej strony, gdyż Węgrzy atakują obecnie Bizancjum. A dlatego niestety muszę trochę jeszcze tak bardziej rozdysponować moje wojsko. Coś w tym stylu. Żeby więcej prowincji mogło uciągnąć i żeby nie nagle Węgrzy z okupowanych wrogich prowincji nie zaatakowali. Cyk. Też mi dosyć dużo wojska, mam takie inne prowincje. No weź, no proszę cię, no mapo, no. W ogóle się bawiłem ekonomicznie troszkę teraz, podboostowałem sobie ekonomicznie Warszawę, technologicznie podboostowałem. Czy mogę coś jeszcze zbudować tutaj? Nie, od 65. Widzicie, że jak chcę zainwestować tutaj, to już mało hajsu mi daje. Ekonomię to już lepiej, ale tak czy tak, teraz warto zaszczędzić na trochę na wojnę. Więc nie marudźcie się, że nie bawię się w ekonomię. Jest ekonomia, ale jest mało ważna w tej grze akurat. Znaczy no, to jest ważne, nie się zarabia, ale bardziej się opłaca podbijać wrogie prowincje i z tego czerpać ekonomię, niż samemu to budować. Jeżeli ktoś chce budować coś i na przykład później zarabiać na tym, co się pojawi, nie wiem, w SimCity lub jakiś Game Dev Tycoon czy coś w tym stylu, to teraz idziemy tak. Was puszczę na zachód i was w sumie też puszczę na zachód i podbijamy prowincję Bizancjum. W ogóle Bizancjum by się przydało poproszenie o dostępu na przemarsz, bo niedługo, nie wiem kiedy dokładnie, ale oddam im te prowincje, znaczy z automatu się oddadzą te prowincje, które teraz zajmuję. Dlatego przydałoby się chyc, nie prowincja narodowa, gdzie jest, tutaj jesteście. Mamy dobre relacje, dlatego poproszę o dostęp wojskowy, żeby mi przypadkiem nie cofnęło, jak odda im te prowincje gra. Ale tam nie zostawię wojska. Mój błąd troszkę. No, głównie mój błąd. Tylko mój błąd, no kogo mam jeszcze obwinić? A to teraz tak, 600. Wy tutaj. Tutaj połączenie wielkich armii pójdzie. Świetnie. Wyrąbiście. Wychodźcie tutaj. I wychodźcie tutaj. Ta jakaś armia idzie, więc pozwolę sobie, żeby pójść tą całą armią w inną prowincję. No, Węgrzy padną dosyć szybko. A idź tutaj. No, nie fajnie. Tak se podejdę. W sumie przenieś. Połowę armii tylko. A tych panów tutaj chyba wchłonąłem. Tak, to chyba było w ostatnim odcinku już. Cyk. Tak się można przemieścić, zajmując ich prowincję. O, tam się wbili 50, ale przewidziałem to. To dobrze. Teraz lecimy tak, tak. Tak na wszelki wypadek, to jeszcze się ruszę. Wzajmijcie Istanbul, chyba że idę na morze. To już nie za późno. A nie, możemy jednak na Istanbul. Więc się na Azji podzielimy tutaj na razie. Ale Węgrzy są już praktycznie skończeni, ale bym podbijał te prowincje bizantyjskie. Żeby nasi tutaj przyjaciele rzymscy mieli łatwiej. No, okej, dokładnie o to mi chodziło. Czyli teraz mógłbym nie cofnąć, bo bym nie musiał wojskami się przemieszczać. Rozmowy pokojowe, wyskakiwać z prowincji, kochane Węgry. Całych was praktycznie zanektuję. Dokładnie, to nie było nawet wasze, ten Krym. Anektuj. Zakończ, świetnie. Węgrów już nie ma. I teraz trzeba tylko jakoś połączyć te wojska. A w Skopie połączę. Już tam wysłałem armię jedną.
Całą armię poproszę. Wy, chyba dla was jest tak szybciej, skoro tak lecicie do Skopje przez morze. Teraz połączę sobie całą tutaj armię. No nie, no kurde, dwa razy pod rząd mnie tak rzuciło na górę. Wytłumaczcie mi, jak to się mogło stać. Jestem na Pacyfiku. A teraz... W ogóle niezły Pacyfik, jak tam tajfuny napierdalają. Udajmy się do Macedonii. Czy jeszcze jakieś wojsko zostało? Nie jest moje. Znaczy miałem na myśli ci, co płyną przez morze. To nie stoją tam w prowincji. Rebelianci! No cholera jasna. Serio? Serio. Zmniejsz hajs na badania. Do 6%. Jakieś dochody by się jednak przydały. Mniejsze utrzymanie wojska, dzięki czemu... Kurczę, nos mi wkurza. A dzięki czemu będę więcej zarabiać i będzie łatwiej tutaj to ogarniać. A rebeliantami już się zajmuję w sumie. Tak, tutaj pierdółkowate jednostki starczą. Rebelianci są słabi, potrafią być wkurzający, ale są słabi. Dobra, zrobię te jednostki, przy okazji zwiększę armię, zobaczę co jest potrzebne do Międzymorza. I zastanowimy się nad tym, co zrobić z tą serią. Ktoś powie, podbij świat. Nie ma co męczyć tej gry do końca. Nie jestem jak na przykład twórcy seriali, że jeden sezon był zarąbisty, drugi był trochę gorszy, a tak czy tak męczymy serial do końca. Mam na myśli na przykład The Walking Dead. No w sumie wiele seriali nie oglądam, na przykład The Walking Dead miałem na myśli. Bo... Tak szukałem kolejnego pomysłu, szukałem. A Breaking Bad w sumie było dobre w każdym momencie. Potrafiło przynudzić, jak już wchodziły sprawy rodzinne do roboty. Ale było ogólnie ciekawe. O, jak kobiety zaczynały coś odwalać tutaj w Breaking Bad, to też było takie... Ja pierdolę, w ogóle jak zobaczycie... Jest mnóstwo filmów, gdzie po prostu kobiet, gdzie mężczyzna coś chce odwalić i tak dalej, coś zarąbistego zrobić. Ale kobieta to strzani, na przykład World War Z. Słaby film ogólnie. Oglądałem i jedynie tam były dwa jumpscary, na które podskoczyłem lekko. Bo jumpscare to jednak jumpscare, a tutaj mam wojsko jednak. I były były takie dwa jumpscary jedynie. I mam to na myśli, że był dosyć słaby, ale był tam moment, jak on leciał tym helikopterem do Korei chyba, nie wiem, czy była północna, czy południowa, chyba południowa, żeby tam z tym naukowcem i tak dalej dowiedzieć się o tym wirusie, coś więcej. I ten, i tam ukrywał się przed zombie czy coś, i żona do niego zadzwoniła, żeby spytała się, co się z nim dzieje. No i zaczęły go gonić zombie, wyrżnęły tam chyba masę tych żołnierzy. Ale Brad Pitt przeżył. To jest ważne. Cyk. Więc może. Tutaj jeszcze, kurczę, jakby nie mogło być, że 80% prowincji potrzebuje, czy coś. By to zrobić. Słuchajcie, jeszcze raz przezobaczyć. Nic od Bizancjum, a nie jednak, to mogę, może wykupię im tą prowincję. No bo nie chcę walczyć z Bizancjum. 4000, 6000, 5000, 8. Wy tutaj. 1000 wojska, nie, tutaj. Daj mi trochę czasu, żeby się przetransportowali. Asymilujmy te prowincje, ile wlezie teraz. Jeszcze coś jest krytycznego do zasymilowania? Nie, na to wygląda, że krytycznie nie jest nic do zasymilowania potrzebne. Więc mogę trochę hajsu uzbierać w końcu.
ja mi tak mniej się... Kosto. No, nie za dużo, ale także nie za mało. Tak idealnie, nie za dużo, nie za mało. Czy Ayubidzi to są tutaj ci? O kurwa. Tak, to są ci sami. O tak, wysił ultimatum. Zaglądaj prowincji. Zapisz. O, twarde skorby syny, twarde. A zobaczymy jakie twarde. A czemu wy nie płyniecie? Czemu Królestwo Sycylii? Czemu wy raz nie popłynęliście tutaj, jak wam kazałem? Czemu Królestwo Sycylii powiedział mi wojnę? Czemu Królestwo Sycylii zajmuje całe Włochy? Dobra, olać to Królestwo Sycylii na razie. Serio, myśli są do końca. I tyle było z Serbii. Cyk, rozmowy pokojowe. Jeśli żądanie, tak. Ty, Trevir. Handel, wypowiedz wojnę. Nie chcę się z nimi walczyć. Handel. Czy wy w Kiry dostaniecie, to w sumie też dobrze, bo tutaj... Ja nie wiem skąd wy się tak bierzecie tutaj, jak ten, jak robale wszędzie. Handel, wypowiedz wojnę. Dobra, poszli na samobuja. To mi się podoba. Jeszcze raz. I tutaj... Cyk. Asymilacja. Nie ma zgody na dostęp wojskowy. Bizancjum. Handel. To Dubrownik tylko. Zapisz. 50 tysięcy ci dam. Nie. Ajdź. No dobra. No to lecimy. Nie trzeba Bizancjum też ścisnąć o jedną prowincję praktycznie. A wyjdziecie tutaj, no to zrobię tu sobie jakieś 700 tu 900, żeby zablokować ich. Bez większych problemów, tak na serio. Chcę po prostu, że tamci się pomęczyli ze sobą nawzajem. I trzeba się już rozstawić tutaj do Bizancjum niestety. Chyba, że ultimatum ich ścisnę i się przestraszą. I oddadzą mi ten Dubrownik. Ale w sumie trochę dużo wojska mam. Bardzo dużo kasy na nie idzie. No to wypadałoby, żeby w końcu trochę się go pozbyć, tak na serio. By tak rzec. Miałem to szczęście, by tak rzec. A teraz... No, co by z wami zrobić? A, oni tam na północy się wami zajmą, więc nie ma co się spieszyć. I co martwić zbytnio. Chociaż to jakiś port, tak. To poproszę, ruszcie się tutaj. Te 9000 również. Są tym miejscu, na przykład w tym miejscu. O, mieli całkiem sporo woja nawet. Tak, trochę by ich tutaj pouczyć, że i się wojny nie powiada. Zaraz na Rzym skoczymy. Tak, for fun. Nie, tutaj wyślij połowę. Tu się tak wojskiem podzielę.
Tak, no może, o to mi chodziło. No może leć. Połówka tutaj, połówka tu. I co, pisujemy Sycylię, żeby zająć się Bizancjum już na stamen? No, wypadałoby. Rzym poproszę. Papież Polak. I was tak podzielę fajnie na pół. Asymiluj. Dobra. Wróćcie tutaj na przykład do splitu. Splicie się wami zajmę dokładnie. A wy, was na morze wysłałem przez przypadek. Republika Wenecka. To fajnie, to zaraz was zniszczę. A ja jeszcze zmniejszę utrzymanie kosztu wojska. I lecimy. Treviso zajęte. Sama Wenecja też zajęta. Hyc. Po nich. Cyk. Dyplomacja. I wysyłamy pod Bizancjum. Nikt nie jest w stanie stanąć tam na drodze. Lecimy teraz tutaj. No i w sumie, jak patrzymy tak ładnie na naszą Polskę, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która znajduje się jeszcze tu i tu, ma prowincję w Świętym Cesarstwie Rzymskim. No to tak, ostatnia wasza szansa. Handel. Żeby skorzystać z przyjacielskich tutaj naszych relacji. Jestem gotowy wam zaoferować 200 tysięcy złota. Odrzucone. Jak ja mam powiedzieć wojnę temu panu? To za free się zgodzicie, tak? Dokładnie. Świetnie, wyśmienicie. W takim razie chciałem zrobić rozmowy pokojowe. Tego nie potrzebuję tak na serio. Okej. O, widzę, że trochę w grze zostało zmienione, że teraz... W sumie wcześniej zauważyłem, ale jakoś nie uznałem to za zmianę w grze, tylko po prostu tak to zaakceptowałem, że... Jakieś chyba 60% to już było, że nie trzeba asymilować, a teraz zwiększyli to do 80%, czy tam zwiększył to Łukasz Jakowski. I teraz tak, jeśli zniewagę. Nasze relacje idą się walić. Może być tylko jeden wybrany, jeden lud wybrany. I są to Polacy. Żądaj prowincji. Zapisz. Uwierz mi, Bizancjum nie jest warto. You choose your fate. A tutaj nie mam żadnego wojska, to by się przydało zrobić, tak na szybko. A cyk. Ładnie tutaj wojskiem zagospodarowałem. Tutaj też nikogo nie mam, co sobie zrobię na wszelki wypadek. No już niedługo po Bizancjum. Tutaj mamy jeszcze granicę. Tutaj wypadałoby się nią zająć. Utrzymanie wojska. Skoro tak bardzo hajs nam idzie, to więcej w badania zainwestuję. Hajsu, tak 30% nawet żebym tracił. Bo niedługo inflacja nam skoczy za wysoko. Hyc, 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 hyc. Tu połączymy nasze wojska. Tu się ruszymy dalej, natomiast ofensywą. O, Bizancjum całe wojsko przerzuciło praktycznie na granicę z tymi Arabami.
Więc nie akceptując moich żądań i moich próśb, Bizancjum podpisała cokolwiek na siebie wyrok śmierci. Idziemy na Rodos. Jedynym prawdziwym kolosem to są polscy husarze. Polska reprezentacja w piłkę nożną. Kto uważa inaczej, ten zostanie podbity. Lecimy. Cyk. A, i trzeba jeszcze Konstantynopol zająć. Szkoda, że nie zmienia swojej nazwy na Stambuł, jak jest chrześcijański albo bizantyjski. Tutaj bez większych problemów, bez żadnych praktycznie, bez żadnych. Tutaj. Idziemy dalej. Tutaj tak się przejdziemy, chyba że to zaraz zajmiemy. To są dwie różne prowincje, tak? Tak. Tu na Rodos chyba planowałem jeszcze desant. Nie wiem, czy to jest desant na Rodos. Jedno... Tak, to jest też na Rodos desant. O tak, po tysiącu, z hakiem w sumie. No nie, oni Stambuł zajęli. Tak nie może być. Nie mogę pozwolić, żeby takie święte miasto upadło w ręce heretyków. Zaraz wam jeszcze wojnę powiem, jak nie oddacie Bizancjum. Ora, zobaczmy. Rozmowy pokojowe. Przyjąłem tylko jedną prowincję, ale wchłonę wszystko. Ode mną ludność bizantyjska będzie bezpieczna, dopóki ich nie zasymiluje. Okej, tutaj ogarnięte. Wisi żądania. Tak. No bo co wy mi już zrobicie? No nic, no. Tak to wygląda. I Międzymorze poproszę. Twórz Międzymorze, tak. Międzymorze ma fioletowy kolor. Czy cały czas Kazimierz Wielki rządzi? No jeszcze jak! Kazimierz III Wielki. No i nie wiem. Nie wiem. Nie wiem co robić. W sumie podbiłem bardzo wiele. Osiągnąłem w życiu praktycznie wszystko. Sięgam aż od Grecji i od Krety aż po mroźne krainy Finlandii i ogólnie Skandynawii. Posiadam pojedyncze miasta w Świętym Cesarstwie Rzymskim, a zarazem sięgam aż po Morze Czarne. Kontroluję papiestwo, kurię. No i nie ma już tam żadnych wyborów. Jestem państwem, które zajął ważny port handlowy, mimo że tego nie chciał. I cały czas tutaj brakuje ludności. Widzimy się już w kolejnej serii. Już kończymy tą grę. Nie mam ochoty. Jak już państwo się zdaje takie duże, to mi się odechciewa po prostu. I tak się dzieje w tym momencie. Widzimy się już jutro w kolejnej serii. Jeżeli ta seria skończyła się szybciej niż Bizancjum z EU4, to jutro widzimy się w Total Warze. Jeżeli nie, to jutro widzimy się w Age of Civilizations 2 w okresie międzywojennym. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.